Cześć, z tej strony Mikołaj Żegliński, Games Desire i witam Was w ostatnim w roku 2021 podcaście SST Sports Science Team. Na koniec roku pomyślałem, że bardzo fajnie byłoby nagrać jakiś podcast, który spiąłby cały ten rok. No to jest takie charakterystyczne dla okresu noworocznego, sylwestrowego, więc padło na podcast, w którym podsumujemy sobie obecny stan literatury naukowej, czyli to, co wiemy na ten moment z badań naukowych odnośnie programowania i periodyzacji treningu sylwetkowego, czyli treningu ukierunkowanego na hipertrofię. W tym celu omówię pracę podsumowującą obecny dorobek naukowy na rok 2021, która jest takim oficjalnym stanowiskiem naukowym IUSCA, czyli International Journal of Strength and Conditioning. Pracę tą stworzyli autorzy tacy jak dr Stuart Phillips, Eric Helms, Brad Schoenfeld, dr Haun, dr Fisher czy dr Grieg, czyli bardzo znane nazwiska, w zasadzie najbardziej znane nazwiska, jeśli chodzi o naukowy świat hipertrofii, więc uważam, że jest to bardzo dobry materiał, który zasługuje na dokładniejsze omówienie. Żebyście nie musieli sami czytać tej pracy naukowej, postanowiłem wyciągnąć z niej to, co najlepsze, to, co można powiedzieć stanowi takie mięso, takie same konkrety. I w tym podcaście postaram się to omówić, wtrącając czasami 3 grosze od siebie. Gdy będę mówił coś, co zostało bezpośrednio napisane w tej pracy naukowej, to oczywiście nie będę dodawał, że pochodzi to z tej pracy naukowej, bo to jest oczywiste, natomiast kiedy będę chciał coś dodać od siebie, być może coś o jakiejś pracy, która nie została w tym statementie uwzględniona albo o czymś innym, to również będę informował, że w tym momencie zaczynam, że tak powiem, tutaj jakieś własne dopowiedzenie. Także myślę, że z podcastu będzie można wyciągnąć bardzo dużo praktycznych, a także teoretycznych informacji, które po prostu trzeba znać na rok 2022. Zanim jednak przejdziemy do głównej części podcastu, chciałbym zaprosić Was na swoją stronę internetową gamesdesire.pl, gdzie możecie kupić moje książki, szkolenia oraz e-booki. Dodatkowo z kodem podcast otrzymacie specjalną zniżkę. Jeśli opieracie swoją wiedzę na literaturze naukowej, to znajdziecie tam mnóstwo przydatnych materiałów, które pozwolą Wam podnieść Wasze kwalifikacje, układać jeszcze lepsze treningi czy plany dietetyczne. Myślę, że możemy zatem przejść już do omawiania wspomnianej wcześniej pracy. Przypomnę jeszcze raz, jest to oficjalne stanowisko dotyczące zaleceń programowania i periodyzacji w treningu sylwetkowym, czyli w treningu ukierunkowanym na hipertrofię. Jest to stanowisko IUSCA, czyli International Journal of Strength and Conditioning, z autorami, w zasadzie największymi mózgami, jeśli chodzi o to środowisko science-based fitness, więc myślę, że tutaj dodatkowej reklamy robić nie trzeba. Więc nie przedłużając, przejdźmy do konkretów. Jeśli chodzi o taki wstęp, o ten początek tego stanowiska, tej pracy, to ta rozpoczyna się od takiego działu, który opowiada o tym, czym jest hipertrofia, czy jak wygląda zależność między siłą a hipertrofią. Możemy też znaleźć tam na początku dział, w którym omawiane są nadrzędne procesy hipertroficzne, czyli rozpad i synteza białek mięśniowych oraz znaczenie tego bilansu netto syntezy białek mięśniowych. Myślę, że nad tymi tematami nie będę się specjalnie rozwodził, więc powiem tylko w skrócie, że oczywiście hipertrofia to jest zwiększenie objętości mięśnia lub włókna mięśniowego w zależności od interpretacji. Mówiąc bardziej szczegółowo, ta taka funkcjonalna hipertrofia, to co nas interesuje w kontekście długofalowych efektów, to jest zwiększenie się ilości białek mięśniowych. I to jest proces, który nas interesuje, czyli zawartość białkowa każdego włókna mięśniowego powinna się zwiększać, wtedy odnotowujemy proces hipertrofii, natomiast jeśli zwiększałaby się ilość samych włókien mięśniowych, czyli miocytów, bo każde włókno mięśniowe stanowi również komórkę mięśniową, jeśli ktoś jeszcze nie wie, to wtedy już nie mówimy o hipertrofii, tylko o hiperplazji, to jest ta podstawowa różnica. Jeśli chodzi o kwestie relacji między siłą a hipertrofią, no to tutaj autorzy jasno stwierdzają, że
Pewien związek prawdopodobnie występuje, czyli wygląda to w ten sposób, że jeśli doznajemy hipertrofii, to jest bardzo wysoce prawdopodobne, że także będziemy zwiększać naszą siłę, ponieważ większa ilość sarkomerów, czyli tych podstawowych jednostek kurczliwych, które produkują siłę, będą się przyczyniać po prostu do większych możliwości siłowych. Natomiast niekoniecznie działa to w drugą stronę, czyli jeśli my zyskujemy siłę, to nie jest to równoznaczne z tym, że zaszła hipertrofia. Tą siłę możemy zwiększać poprzez różne inne adaptacje, które dokładnie omawialiśmy w jednym z poprzednich podcastów, które znajdziecie na profilu SST, czyli w podcaście dotyczącym właśnie mówienia zależności między siłą i hipertrofią. Informacje takie znajdziecie też na moim profilu na SciDesire w jednym z postów, w jednym zestawie infografik. Więc podsumowując, po prostu nie ma takiej jednoznacznej relacji. Na pewno nie jest to relacja liniowa, czyli kiedy zyskujemy mięśnie, to zyskujemy tak samo dużo siły. Kiedy zyskujemy siłę, to zyskujemy tak samo dużo mięśni. To wszystko może zależeć od naszej specyfiki treningu i po prostu nie idzie to równo ze sobą. Natomiast pewien związek oczywiście może tutaj zaistnieć. Jeśli chodzi natomiast o kwestię trzecią, czyli kwestię tych podstawowych procesów biochemicznych doprowadzających do hipertrofii, a więc proces syntezy białek mięśniowych i proces rozpadu białek mięśniowych. Oczywiście tym nadrzędnym procesem jest proces syntezy białek mięśniowych, czyli tworzenia nowych białek mięśniowych, bo jak już wiemy, hipertrofia to jest właśnie zwiększenie zawartości tych białek mięśniowych. No ale towarzyszy temu zawsze proces rozpadu białek mięśniowych, no i te dwa procesy, jak yin i yang, stanowią właśnie taki kontrast, kiedy po prostu przeważa proces syntezy białek mięśniowych nad rozpadem białek mięśniowych, my te mięśnie zyskujemy. Jeśli te procesy są na równym poziomie, to mięśnie utrzymujemy, a jeśli proces rozpadu białek mięśniowych przewyższa proces syntezy białek mięśniowych, to mięśnie tracimy. Więc kluczowy jest tak naprawdę bilans netto obrotu białek mięśniowych, czyli właśnie w którą stronę ta szalka się przechyli. Po tych trzech działach wprowadzających przechodzimy tak naprawdę już do kwestii takiego jednego wielkiego działu związanego z manipulacją zmiennymi treningowymi. No i myślę, że tutaj właśnie temu działowi poświęcimy główną uwagę w tym podcaście. W skrócie, ten cały dział mówi nam o tym, co wiemy z literatury naukowej, która została opublikowana do sierpnia roku 2021, być może kilka miesięcy wcześniej, natomiast w sierpniu, w około połowie sierpnia, ta praca została opublikowana, więc ja podejrzewam, że ona może być zaktualizowana do czerwca, do maja, do czerwca, więc co wiemy mniej więcej do połowy 2021 z literatury naukowej, co dotyczy różnych aspektów programowania i periodyzacji treningowej. I tutaj tak naprawdę ten jeden wielki dział podzielony jest na takie podrozdziały, które dotyczą różnych kwestii programowania. Pierwszym podrozdziałem jest obciążenie. Obciążenie to jest termin, który odnosi się do wielkości oporu stosowanego w czasie treningu. Co bardzo ważne, obciążenie jest relatywne do naszych indywidualnych zdolności siłowych. To oznacza, że dana wielkość ciężaru odnosi się zawsze do indywiduum. Przykładowo, dla mnie 100 kg wyciskane na ławce poziomej będzie ciężarem umiarkowanym, podczas gdy dla osoby początkującej będzie to duże obciążenie albo nawet maksymalne obciążenie. Czyli zawsze musimy traktować rzędy obciążenia w stosunku do czyichś możliwości. Także nie możemy na przykład powiedzieć, że 150 kg to jest duży ciężar, bo zawsze musimy to odnieść do indywiduum. Dla kogoś zaawansowanego może być to umiarkowany ciężar, dla kogoś początkującego może być to bardzo duży ciężar, więc tutaj pamiętajmy o tym, że to jest taka kwestia indywidualna. I w ramach takiego klasycznego podziału ciężarów wyróżniamy obciążenia duże i to są obciążenia od 1 do 5 RM. To oznacza, że to są obciążenia, z którymi jesteśmy w stanie zrobić od 1 do 5 powtórzeń maksymalnie. Czyli to będzie na przykład obciążenie, z którym jesteśmy w stanie wykonać tylko jedno powtórzenie, czyli nasz max. To będzie na przykład obciążenie, z którym jesteśmy w stanie wykonać maksymalnie 3 powtórzenia, albo na przykład obciążenie, z którym jesteśmy w stanie wykonać maksymalnie 5 powtórzeń, czyli dla nas są to duże ciężary. Umiarkowane obciążenia to jest od 6 do 15 RM, czyli znowu od 6 do 15 powtórzeń maksymalnych, natomiast małe obciążenia
to są od 16 do 30 RM, czyli takie obciążenia, z którymi jesteśmy w stanie wykonać od 16 do 30 powtórzeń maksymalnie. No i jeszcze mamy bardzo małe ciężary i to jest 31 RM+, czyli 31 powtórzeń maksymalnych i więcej. Co bardzo ważne, każdy rodzaj używanego obciążenia jest bezpośrednio związany z maksymalnym możliwym do wykonania zakresem powtórzeń w serii. Ponieważ jeśli ja na przykład użyję ciężaru 3 RM, to znaczy, że jestem maksymalnie w stanie wykonać z tym ciężarem 3 powtórzenia. Oczywiście, mogę założyć to obciążenie na sztangę i wykonać jedno powtórzenie, wtedy będę miał 2 w zapasie. Mogę z nim wykonać 2 powtórzenia, wtedy będę miał 1 w zapasie. Albo mogę z nim wykonać 3 powtórzenia i wtedy to będzie taka seria robiona na maksa. Natomiast no, warto wiedzieć, że po prostu w treningu hipertroficznym, w którym no, zawsze raczej trenuje się dość blisko lub do niepowodzenia, no to właśnie używane obciążenie będzie w pewnym stopniu determinowało ilość powtórzeń, którą będziemy wykonywać. Z dużymi obciążeniami będziemy wykonywać od 1 do 5 powtórzeń, z umiarkowanymi od 6 do 15 zazwyczaj właśnie, z małymi od 16 do 30 i z bardzo małymi zazwyczaj powyżej 30. Tak jak mówiłem, oczywiście może się to w pewnym stopniu zmieniać w zależności od wprowadzonej odległości od niepowodzenia, natomiast mimo wszystko wielkość używanego obciążenia w pewnych zakresach, w pewnych przedziałach determinuje to, ile powtórzeń wykonujemy i o tym trzeba pamiętać. To jest bardzo ważne. I dalej tak naprawdę w pracy autorzy odwołują się do takiego przedziału hipertroficznego, który w takich obiegowych opiniach swego czasu się tworzył, czyli pewnie kojarzycie, że dany przedział był nazywany hipertroficznym, że w tym przedziale powtórzeń, czyli co jest oczywiście związane z używaną wielkością obciążenia, mówiło się, że to jest ta optimum dla hipertrofii, natomiast w rzeczywistości oczywiście czegoś takiego nie ma. A więc po pierwsze możemy określić, w jakim przedziale obciążeń my w ogóle możemy uzyskiwać hipertrofię. I to jest bardzo szeroki zakres obciążeń, prawdopodobnie od 1 do 30-40 RM. Możemy również określić taki przedział powtórzeń, w którym my jesteśmy w stanie uzyskiwać maksymalną dawkę stymulacji hipertroficznej. I to jest przedział od około 5 do około 30-35 powtórzeń. I możemy jeszcze do tego zdefiniować taki przedział powtórzeń, który według autorów będzie optymalny do używania w takim codziennym treningu. I ten przedział powtórzeń sugeruje, że w tych większości ćwiczeń w czasie treningu powinniśmy używać ciężarów od około 5-6 RM do 12 RM. Więc powiedzmy, że to będzie od mniej więcej 6 RM do 12 RM według tutaj tych prac, które cytują autorzy. Są więc to ciężary, z którymi wykonalibyśmy maksymalnie od tych 5-6 do 12 powtórzeń. Dolna granica wydaje się być nie do końca sztywno zdefiniowana, bo to też zależy od stopnia zaawansowania, o czym więcej opowiadałem w swoim ostatnim filmie na YouTube. Co więcej tutaj możemy znaleźć w tej pracy naukowej, to to, że najnowsze badania sugerują, iż możemy uzyskać tą hipertrofię mięśniową, wykonując naprawdę bardzo szeroką gamę powtórzeń, o czym zresztą już mówiłem. I tutaj można choćby przytoczyć znane badanie Lasewiciusa z roku 2018, czy najnowszą metaanalizę Lazio i współpracowników z tego roku, z 2021, którą zresztą omawiałem szeroko na SAI Desire. I z tej najnowszej metaanalizy, bo tutaj metaanaliza jest oczywiście najmocniejszym dowodem naukowym, wynika, iż takie same efekty hipertroficzne możemy uzyskiwać, wykonując serię od 5 do 30 RM. Czyli zarówno serię, gdzie pracujemy z obciążeniem, z którym maksymalnie moglibyśmy wykonać 5 powtórzeń, jak i pracując z obciążeniem, z którym moglibyśmy wykonać maksymalnie 30 powtórzeń. Więc wydaje się, że ta dolna granica zakresów powtórzeń będzie blisko 5 powtórzeń, natomiast ta górna będzie wynosiła około 30 powtórzeń. Jest to jednoznaczne z tym, że wykonując zupełnie różną całkowitą ilość powtórzeń, możemy uzyskiwać tą samą objętość, czyli tą samą dawkę stymulacji hipertroficznej.
Świadczy to oczywiście o tym, że całkowita ilość powtórzeń nie jest dobrą miarą objętości, no bo nie cechuje się tą zależnością dawka-efekt, tak? Możemy uzyskiwać ten sam efekt hipertroficzny, wykonując zupełnie inne zakresy, inną całkowitą ilość powtórzeń, czyli inną tą dawkę powtórzeń. Co również świadczy o tym z kolei, że tylko tych kilka najcięższych powtórzeń w serii odpowiada za znakomitą większość doprowadzanej stymulacji hipertroficznej, no bo gdyby było inaczej, to oczywiście serie wykonywane na 30 powtórzeń powinny dawać lepsze efekty niż serie do niepowodzenia wykonywane na przykład na 5, 6 czy 8 powtórzeń. A tak nie jest, co zresztą udowodniono po pierwsze w tym badaniu Lasewiciusa, gdzie tam te grupy były podzielone w ten sposób, że wykonywały skrajnie różne zakresy powtórzeń. I poza grupą, która wykonywała bardzo wysokie zakresy powtórzeń, tam doszło już do jakiejś niewydolności ośrodkowej albo zakończenia serii w wyniku braku wydolności tlenowej, no to te początkowe grupy, które wykonywały od około 8, z tego co pamiętam, do około 30 powtórzeń, mimo że wykonywały skrajnie różne zakresy powtórzeń i skrajnie inną całkowitą ilość powtórzeń, uzyskiwały dokładnie takie same efekty hipertroficzne, więc tutaj świadczy to oczywiście właśnie o tym, że koniec końców i tak wszystko sprowadza się do tej dawki stymulacji hipertroficznej, która będzie taka sama niezależnie od używanego obciążenia. No bo oczywiście te skrajnie różne zakresy powtórzeń wiązały się z używaniem różnych obciążeń. No i dokładnie to samo udowadnia ta najnowsza metaanaliza z 2021 roku, gdzie również autorzy stwierdzili, że czy operujemy ciężarem 5RM, czy ciężarem 30RM, te efekty będą bardzo podobne, bo dawka stymulacji będzie doprowadzona taka sama. Jeśli chodzi właśnie o ten jeszcze górny tutaj limit powtórzeń, bo to też warto tutaj zwrócić uwagę, tego w tej pracy nie znajdziemy, natomiast tutaj sugeruje się, że te 30-40 powtórzeń to jest gdzieś mniej więcej ta granica, powyżej której już nie tyle, że nie uzyskamy żadnych efektów hipertroficznych, tylko po prostu nie będą one optymalne z tego względu, że zazwyczaj to niepowodzenie będzie notowane albo przez niewydolność tlenową, albo przez niewydolność ośrodkowego układu nerwowego w wyniku nagromadzonego zmęczenia w czasie całej takiej bardzo, bardzo długiej serii. Autorzy w pracy zwracają także uwagę, iż istnieją pewne przesłanki, że trening z różnymi obciążeniami, czyli taki trening, w którym manipulujemy sobie tymi obciążeniami, raz używamy trochę większych, raz używamy trochę mniejszych, i co oczywiście za tym idzie z różnymi zakresami powtórzeń, może nieść nieco inne efekty pod kątem hipertrofii specyficznej dla typu włókien. Natomiast dane nie są jeszcze wystarczające do tego, żeby to jednoznacznie stwierdzić. To jest pewna przesłanka i tylko tyle. Całościowo jednak, tutaj też autorzy zwracają uwagę, hipertrofia i tak będzie taka sama. Czy będziemy trenować na 5 powtórzeń, czy na 10, czy na 15, czy na 25. Ogólnie przyrost masy mięśniowej będzie taki sam, natomiast mogą być te drobne różnice w specyfice tej hipertrofii. Natomiast różnica między treningiem z dużymi obciążeniami, średnimi czy małymi, co zresztą udowodniono właśnie w tej wspominanej metaanalizie Lazio i jednej z wcześniejszych metaanaliz, będzie się objawiać jedynie różnym wzrostem siły maksymalnej. Jeśli będziemy trenować z dużymi obciążeniami, czyli na przykład będziemy wykonywać piątki, szóstki, to na pewno zbudujemy więcej siły maksymalnej, ponieważ ta praca będzie po prostu bliżej specyfiki siły maksymalnej, jednego powtórzenia maksymalnego. Natomiast jeśli będziemy operować ciężarami umiarkowanymi, a tym bardziej małymi, no to tej siły zbudujemy mniej, ale w wszystkich trzech przypadkach hipertrofia będzie bardzo, bardzo podobna. Podsumowując więc kwestię tej zmiennej treningowej, możemy uzyskiwać takie same efekty hipertroficzne na bardzo szerokim spektrum obciążeń. Jednak dla ogółu wydaje się, że te umiarkowane obciążenia będą najlepsze w stosowaniu do większości serii, bo tutaj jednocześnie najłatwiej utrzymać jest technikę wykonywania ruchu, a z drugiej strony te umiarkowane obciążenia nie są jeszcze takie męczące jak te małe obciążenia, więc to jest taki, można powiedzieć, balans między tymi dużymi a małymi obciążeniami. Więc te umiarkowane, a więc od 6 do 15 RM powinny stanowić większość zakresów powtórzeń i tym samym obciążeń używanych w treningu
ukierunkowanym na maksymalną hipertrofię. Trening z małymi obciążeniami prowadzić może niestety do zbyt dużego dyskomfortu, bólu wywołanego stresem metabolicznym, mocniejszego nasilania mikrouszkodzeń, tym samym tutaj niestety autorzy sugerują, że on będzie mógł nieść nieco gorsze efekty, szczególnie w ujęciu długofalowym. Trening z dużymi obciążeniami może być trochę gorszy dla osób początkujących, trochę lepszy dla osób bardziej zaawansowanych, natomiast też duże obciążenia mają pewne wady, mianowicie właśnie trudniej, większa trudność w utrzymaniu techniki. Czasami u osób, które mają problemy, może to też przejść niestety na pogorszenie się stanu stawów. No i właśnie dlatego wydaje się, że te umiarkowane obciążenia, czyli od 6 RM do 15 RM powinny stanowić bazę. Jednakże, tak jak też wspominałem wcześniej, tutaj warto czasami mieszać tymi zakresami powtórzeń i może być to ujmowane na przykład w periodyzacji blokowej, która właśnie nastawia dany okres na niższe lub wyższe zakresy i w ten sposób możemy sobie to mieszać w takim ujęciu bardziej długofalowym. Kolejną zmienną treningową, która została poruszona w tej pracy, jest objętość. Objętość to jest ilość pracy cechującej się zależnością dawka-efekt. Oznacza to, że nie każda praca jest objętością. Podczas gdy objętość w literaturze naukowej określa się różnymi miarami, np. ilością powtórzeń, całkowitym tonażem, ilością serii do niepowodzenia lub ilością serii roboczych, czyli takich ciężkich serii, które mają ilość powtórzeń w zapasie między 0 a 3, to tylko te dwie ostatnie miary tak naprawdę wpasowują się w cechę objętości, czyli ilość serii do niepowodzenia i ilość serii roboczych. Ani całkowita ilość powtórzeń, ani całkowity tonaż nie mają tej cechy, nie mają w sobie tej zależności dawka-efekt. Więc czy to całkowita ilość powtórzeń, którą już umówiliśmy, może być duża, może być mała, efekt może być ten sam, tak samo tonaż może być większy, może być mniejszy, a efekt będzie ten sam, więc nie ma tej relacji dawka-efekt, czyli wraz z dawką zwiększa się efekt. Tą cechę mają tylko serie do niepowodzenia i serie robocze. Jeśli chodzi o to, oczywiście, co zweryfikowała na ten moment literatura naukowa. Autorzy wspominają tutaj również, że literatura naukowa wskazuje, iż trening z wyższą objętością cechuje się, według tej zależności dawka-efekt, lepszą odpowiedzią hipertroficzną niż trening z małą objętością, zarówno pod kątem nasilania syntezy białek mięśniowych, jak i pod kątem długofalowych efektów wzrostowych przekroju poprzecznego mięśnia. Na przykład metaanaliza Brada-Schoenfelda z roku 2017, zestawiająca 15 badań naukowych właśnie dotyczących objętości, dowiodła, że wyższe objętości prowadziły do większego wzrostu. Mówiąc dokładniej, jeśli badanie wykonywali mniej niż 5 serii, dawało to średni wzrost 5,4%. Jeśli wykonywali od 5 do 9 serii, dawało to średni wzrost 6,6%. Natomiast jeśli wykonywali 10 serii więcej, dawało to wzrost na poziomie średnio 9,8%. Warto jednak zwrócić uwagę, że w pracach zauważono taką bardzo dużą indywidualność, czyli można powiedzieć, że ta objętość, ten efekt objętości był bardzo zindywidualizowany. To znaczy, podczas gdy część osób odpowiadała lepiej na te większe objętości, to była też część osób, która nie notowała różnicy między mniejszą objętością a większą objętością. Niektóre badania sugerują również tutaj, że wyższe objętości, to jest takie objętości powyżej 20 serii na partię mięśniową na tydzień, dawały jeszcze lepsze efekty, natomiast nie mogą być to absolutnie zalecenia uniwersalne, jak podkreślają autorzy. Wydaje się, że takie wyższe objętości będą działać tylko, gdy poddamy im jedynie wybrane partie mięśniowe podczas danego bloku treningowego, czyli na przykład jakieś partie mięśniowe stanowiące priorytet. Wydaje się więc, że między objętością a wzrostem, czyli tą hipertrofią mięśniową, powstaje taka krzywa w kształcie odwróconej litery U. Czyli na początku między bardzo małą objętością a małą objętością jest bardzo duży przeskok. Między małą objętością a umiarkowaną objętością jest taki średni przeskok. Między średnią objętością a dużą objętością jest już mały przeskok. Między dużą objętością a bardzo dużą objętością jest już bardzo, bardzo malutki przeskok. Natomiast
Jeśli jeszcze dodamy tej objętości, no to już możemy mieć zupełną stagnację albo nawet zaczynamy iść w dół, tak jak odwrócona litera U, tak? Na początku rośnie w górę, potem jest ten taki moment stagnacji i potem idziemy w dół i tak wygląda właśnie mniej więcej zależność między objętością a hipertrofią. Wydaje się też, że zależność dawka-efekt może być uzależniona od dotychczasowej stosowanej objętości. Czyli jeśli ktoś przykładowo dotychczas stosował duże objętości, to może inaczej zareagować na wprowadzenie jakiejś tam objętości X, a jeśli ktoś używał powiedzmy małej objętości, to również inaczej może zareagować. Doniesienia te sugerują takie potencjalne korzyści właśnie z indywidualizacji objętości i też sprawienia tego, by ta objętość rosła stopniowo w czasie. Pewne doniesienia z literatury naukowej sugerują również, że zwiększenie objętości około 20% co kilka tygodni, na przykład co każdy blok treningowy, może zapewnić bardzo dobrą progresję. Natomiast te zalecenia też nie mogą być do końca uniwersalne i to wszystko trzeba traktować indywidualnie. Wydaje się również, że stała objętość, taka prowadzona długofalowo, nie jest korzystna i lepiej, żeby ta zmienna treningowa ulegała pewnym manipulacjom, przede wszystkim, żeby uniknąć przetrenowania. Czyli my nie powinniśmy cały czas na przykład wykonywać 20 serii roboczych na daną partię mięśniową w tygodniu, tylko zarządzać tą objętością, by ona raz była niższa, raz wyższa i dzięki temu po prostu odroczymy jak gdyby ten przymusowy okres roztrenowania. Podsumowując, wydaje się, że około 10 serii roboczych na partię mięśniową wydaje się być takim minimum z tego zakresu optymalizacji hipertrofii. Choć tutaj w zależności od indywiduum ta liczba może się różnić. Literatura sugeruje, że ta optymalna objętość może się różnić przede wszystkim też w zależności od partii mięśniowej, pod kątem której rozpatrujemy tą objętość, bo to może zależeć tutaj od potencjału regeneracyjnego partii mięśniowej. Możemy też poddać wybrane partie mięśniowe większej objętości. Rzeczywiście literatura naukowa wskazuje, że to może mieć sens. Natomiast w takim wypadku należałoby obniżyć objętość na pozostałe partie mięśniowe, by ta średnia całej objętości na wszystkie partie mięśniowe pozostała na poziomie tych powiedzmy 10 serii plus. W zależności od tego, jak tam dokładnie tą objętość ustalimy. Więc po prostu jeśli coś priorytetyzujemy, zwiększamy zdecydowanie objętość na te partie, to inne powinny być troszeczkę obniżone, żeby to skompensować. I powinniśmy również periodyzować tą objętość, by uniknąć przede wszystkim przetrenowania, czyli po prostu robić okresy, gdy ta objętość jest trochę wyższa, robić okresy, gdy ta objętość jest trochę niższa, uwzględniając też bloki, tutaj podkreślają to autorzy, bloki, które umożliwią zajście superkompensacji, czyli tak jak na przykład w periodyzacji blokowej są to bloki realizacji. Korzystne może być też zwiększanie tej objętości stopniowo na przestrzeni bloku i między blokami. Powinniśmy być ostrożni w dynamicznym zwiększaniu objętości. Literatura sugeruje, że warto ograniczyć wzrost objętości na daną partię mięśniową na przestrzeni danego bloku do 20% objętości stosowanej w poprzednim bloku. Czyli na przykład, gdy w poprzednim bloku stosowaliśmy 10 serii z jednopowtórzeniowym zapasem, to w kolejnym bloku nie powinniśmy operować na więcej niż 12 seriach też z jednopowtórzeniowym zapasem. Czyli po prostu maksymalnie o 20% z bloku na blok powinniśmy tą objętość podnosić. Kolejną zmianą treningową, którą omówili autorzy, jest częstotliwość. Częstotliwość możemy interpretować jako ilość treningu w czasie mikrocyklu, czyli zazwyczaj tygodnia treningowego, albo jako ilość angaży danej partii też w czasie mikrocyklu, czyli tygodnia treningowego. Literatura sugeruje, że poziom syntezy białek mięśniowych po treningu oporowym jest podniesiony u osób wytrenowanych na około 48 godzin. Czyli jeśli ja wykonam trening, to przez 48 godzin będę miał to zwiększone tempo syntezy białek mięśniowych, czyli jak już wiemy, ten nadrzędny proces dla hipertrofii. Natomiast u osób niewytrenowanych ten poziom MPS może być podniesiony na znacznie dłużej, nawet do 72 godzin. Oznacza to, że osoby o wyższym stopniu zaawansowania mogą czerpać korzyści z większych częstotliwości niż osoby początkujące, no bo po prostu ten okres podwyższonego MPS-u jest krótszy i częściej trzeba by stymulować
tą partię hipertroficznie, to powodowałoby większe pole pod krzywą wykresu MPS i po prostu lepszy bilans MPS netto i tym samym większą hipertrofię. Mimo to autorzy podkreślają, że część badań nie zanotowała żadnych korzyści z większej częstotliwości w sytuacji, gdy objętość była mała lub umiarkowana i zrównana między grupami. Czyli jeśli przykładowo mielibyśmy grupę A i grupę B, obie grupy miałyby jakąś małą objętość, powiedzmy 5 serii na partię w tygodniu i różnie by rozkładały tą objętość. Jedna grupa wykonywałaby wszystkie 5 serii na jednym treningu, a druga grupa rozkładałaby te 5 serii na przykład na 3 treningi. No to tutaj nie zanotowano by prawdopodobnie żadnych różnic w hipertrofii. Obecne dane sugerują również brak istotnej różnicy w bilansie MPS między niską częstotliwością, i tutaj było sprawdzane 10 serii po 10 powtórzeń raz w tygodniu, a wysoką częstotliwością. I tutaj były sprawdzane 2 serie po 10 powtórzeń, ale aż 5 razy w tygodniu, czyli taki trochę podobny schemat, który podałem wcześniej. Warto jednak zauważyć, że w tej pracy, bo to była praca Shada i współpracowników z 2021 roku, grupa, która nie trenowała, nie różniła się wynikami, dokładnie mówiąc tym wskaźnikiem tlenku deuteru, czyli tak zwanej ciężkiej wody, między grupami, które trenowały, więc wydaje się, że po prostu tutaj był użyty nieprawidłowy marker, który był za mało czuły, żeby wykryć te różnice, więc też tą pracę naukową powinniśmy tutaj akurat traktować z przymrużeniem oka. Mamy natomiast metaanalizę Brada Schoenfelda z roku 2019, która porównywała różne częstotliwości od 1 do aż 6 razy w tygodniu, jeśli chodzi o angaż partii, zrównane objętością, co ważne, to chciałbym podkreślić. I ta metaanaliza nie wykryła żadnych szczególnie istotnych różnic. Co jednak ciekawe, subanaliza, w której porównywano badania niezrównane objętością, wykryła istotne korzyści w większych częstotliwościach, ale co ciekawe, tylko do granicy 3 angaży w tygodniu. Później już tych benefitów nie było. Wydaje się jednak, że te efekty były głównie determinowane objętością, a nie samą w sobie częstotliwością. Także można z tego wywnioskować, że sama w sobie częstotliwość nie daje korzyści hipertroficznych, ale prawdopodobnie umożliwia trenowanie z większą objętością, co już te korzyści może dać. Wydaje się bowiem, że jedna jednostka treningowa ma pewien limit objętości, którą możemy zastymulować daną partię. Więc jeśli chcemy pracować z bardzo dużą objętością, to oczywiście nie zmieścilibyśmy jej w tej jednej jednostce treningowej i wtedy częstotliwość, zwiększenie tej częstotliwości umożliwi nam uzyskanie lepszych efektów, bo będziemy mogli trenować z większą objętością. Jeśli chodzi o ten limit jednostkowy, czyli limit objętości na jedną jednostkę treningową, powyżej którego już po prostu mocniej tej hipertrofii nie zastymulujemy, no to wydaje się, że jest to około 10 ciężkich serii na partię. Ciężkich serii, czyli takich powiedzmy robionych z 2-3 powtórzeniowym zapasem. Tak tutaj zazwyczaj w badaniach sprawdzano. A więc ta wyższa częstotliwość po prostu może nam dać te efekty nawet dzięki potrojeniu tej liczby, więc zamiast robieniu 10 serii roboczych możemy robić wtedy 30 serii roboczych, bo będziemy mieli 3 jednostki, 3 angaże w tygodniu. Natomiast tutaj autorzy dopuszczają również taką możliwość, iż samo rozłożenie tych serii na większą częstotliwość, na większą ilość treningów może dać korzyści dzięki umożliwieniu wykonywaniu tych serii bardziej jakościowo i unikaniu dużego zmęczenia. Podsumowując, wydaje się, że możemy osiągnąć optymalną hipertrofię przy niskich częstotliwościach, czyli nawet przy jednym angażu partii w tygodniu, kiedy objętość jest mała i umiarkowana, czyli mniejsza lub co najwyżej równa 10 seriom roboczym. Wydaje się jednak też, że do uzyskania już większych korzyści, tutaj szczególnie jest to ważne dla osób bardziej zaawansowanych, czyli też co wynika z potrzeby większej objętości, potrzebna będzie większa częstotliwość ze względu właśnie na przede wszystkim ten limit objętości na jednej jednostce treningowej, czyli przypominam ten limit 10 serii. Więc jeśli my chcemy uzyskać benefity, które
szłyby za wykonywaniem 20 serii roboczych, no to już będziemy potrzebować co najmniej dwa angaże w tygodniu. Jeśli na przykład 30 serii roboczych, to 3 angaże w tygodniu, no i tu prawdopodobnie będzie ta stagnacja i ten limit, te 3 angaże w tygodniu. Na ten moment literatura uznaje jako ten, prawdopodobnie ten górny limit częstotliwości, której zwiększanie może dać benefit. Kolejną zmienną treningową, którą poruszyli autorzy, są przerwy. Długość przerwy to czas między jedną serią i serią kolejną. Długość przerwy to nic innego jak czas między jedną a drugą serią. Czyli po prostu to, ile odpoczywamy z serii na serię. Literatura dowodzi, że długość przerwy może oddziaływać na efekty treningu oporowego, czyli w zależności od tego, jak ustawimy przerwy, możemy mieć lepsze albo gorsze efekty w postaci wzrostu mięśni. Zbyt krótkie przerwy mogą obniżać naszą wydajność w kolejnych seriach i nie pozwalać na odpowiednie rozproszenie zmęczenia ośrodkowego. Może to prowadzić końcowo nawet do niewydolności ośrodkowej, jak wiemy z innych badań naukowych, które tutaj akurat w tej pracy nie były cytowane. Natomiast to, co podkreślili w tej pracy autorzy, to to, że szczególnie te długofalowe badania wykazują deoptymalizację przy krótkich przerwach typu 30 do 60 sekund między seriami. Były tutaj wspominane badania np. Longo i współpracowników, gdzie porównywano przerwy jednominutowe do 3-minutowych w czasie takiego 10-tygodniowego protokołu treningowego i różnice w hipertrofii były znaczące. Podobnych wniosków dostarczała np. praca Senny czy Willardsona. W większości przypadków długość przerw nie powinna więc być mniejsza niż 2 minuty, szczególnie gdy wykonujemy te ćwiczenia wielostawowe, jak na przykład przysiad, martwy ciąg, wyciskanie na ławce i inne tego typu złożone wzorce ruchowe. Natomiast gdy wykonujemy lżejsze wielostawy, na przykład wielostawy na maszynach albo ćwiczenia izolowane w szczególności, możemy sobie pozwolić na krótsze przerwy i według autorów nawet takie przerwy pokroju 60 do 90 sekund będą tutaj wystarczające. Długość przerw powinna być też uzależniona od tego, z jaką intensywnością wysiłku trenujemy, a mówiąc jeszcze dokładniej, z jaką bliskością do niepowodzenia trenujemy, ponieważ im bardziej zbliżamy się do niepowodzenia lub nawet trenujemy z niepowodzeniem w serii, no to też może przyczyniać się do tego, żeby ustawiać tą przerwę dłuższą niż na przykład gdy seria jest wykonywana z większym zapasem. Kolejnym podrozdziałem, który znajdziemy w tej pracy, jest kwestia doboru ćwiczeń. I tutaj chciałbym na początek dodać troszeczkę od siebie, bo uważam, że w tej pracy te zasady doboru ćwiczeń są dosyć powierzchownie opisane, przynajmniej ten wstęp. Więc myślę, że tutaj powinniśmy wiedzieć kilka takich najważniejszych punktów, które pozwolą nam zrozumieć, na czym w ogóle polega sztuka dobierania ćwiczeń do planu treningowego. Ustalając taki plan treningowy, jedną z rzeczy, którą musimy zrobić, to oczywiście znaleźć jakieś ćwiczenia, które będą dla nas odpowiednie i umieścić je, zanim w ogóle zabierzemy się za inne zmienne. Należy pamiętać, że każda partia mięśniowa jest specyficzna. Ma swoje indywidualne cechy, według których należy dobrać optymalne dla niej ćwiczenia. Na jakie cechy powinniśmy zatem zwrócić uwagę, dobierając te ćwiczenia? Po pierwsze, powinniśmy poznać anatomię ogólną, biomechanikę danej partii, co zresztą podkreślają autorzy w omawianej pracy, w omawianym statementie. Główne funkcje mięśnia, czyli to na przykład za jakie ruchy odpowiada, jego budowa, jego miejsce przyczepów i inne podstawowe informacje anatomiczne, pozwolą nie tylko dobrać odpowiednie ćwiczenia, ale także zrozumieć sam ruch. I to jest bardzo ważne. Po drugie, przydać się może tutaj znajomość anatomii regionalnej. Dzięki temu dowiemy się, jak bardzo musimy urozmaicić nasz trening, by wielowektorowo rozwijać mięsień, czyli w różnych miejscach. Po trzecie, robocze długości pracy mięśnia. Parametr ten opisuje, gdzie na wykresie krzywej siły, czyli również krzywej napięcia mechanicznego, znajdują się sarkomery docelowej partii. Pozwala to wytyczyć optymalną długość ruchu podczas ćwiczeń, bo to nie jest tak, że zawsze pełny zakres ruchu w stawie jest optymalny. Jeśli mięsień doświadcza na przykład aktywnej niewydolności,
możemy uszczuplić ruch o pełny skurcz, ponieważ ten mięsień i tak nie ma potencjału do produkowania siły, a więc także doświadczania napięcia mechanicznego w pełnym skurczu. Jeśli doświadczam natomiast pasywnej niewydolności, czyli nie uzyskujemy benefitów z takiego treningu w pełnym rozciągnięciu, to oczywiście możemy uszczuplić ruch o pełne rozciągnięcie. Dzięki temu zoptymalizujemy stosunek stymulacji do zmęczenia. I po czwarte, długość wewnętrznego ramienia momentu siły. Dzięki tej informacji będziemy wiedzieć, jaki udział ma nasz docelowy mięsień na produkcję siły w stawie, dzięki czemu określimy, czy to on jest główną partią przyczyniającą się do wytwarzania siły, do ruchu. To jest bardzo ważne, ponieważ tylko główna partia oraz główny pomocnik generowania siły w stawie będą doświadczać stymulacji hipertroficznej, w założeniu oczywiście, że będą one stanowić również, co się najczęściej dzieje, główny limiter i głównego agonistę. I po piąte, zdolności regeneracyjne. Mam tu na myśli podatność na zmęczenie obwodowe długotrwałe, czyli mikrouszkodzenia włókien mięśniowych. Składają się na to czynniki takie jak proporcja danego typu włókien mięśniowych w danym mięśniu, poziom dobrowolnej aktywacji czy robocza długość sarkomerów włókien. Stopień mikrouszkodzeń po treningu jest tak naprawdę głównym wyznacznikiem częstotliwości i objętości, z jaką możemy programować trening partii, ale wpływa także na dobór ćwiczeń. I to myślę, że to jest taka podstawa, taka baza, którą trzeba wiedzieć w kontekście doboru ćwiczeń. O tym też bardzo dużo będę opowiadał w przyszłym kursie i e-booku, który planuję na początek roku 2022, ale o tym będę oczywiście informował przez swoje social media. Natomiast wracając już do samej pracy, którą sobie omawiamy w tym podcaście, to ona sugeruje, że w świetle obecnych dowodów naukowych warto urozmaicać przede wszystkim ten plan w różne ćwiczenia, w kontekście jednej danej partii mięśniowej, by właśnie móc kształtować jej różne regiony, czyli tak naprawdę zaczynam od kwestii hipertrofii regionalnej. A więc autorzy sugerują, że robienie jednego ćwiczenia na daną partię mięśniową to jest trochę za mało do optymalizacji, powinniśmy co najmniej te 2-3 ćwiczenia na każdą partię, 2-3 różne ćwiczenia stosować. Mamy nawet pewne dowody, że zastosowanie różnorodności ćwiczeń może dawać lepszy ogólny efekt hipertroficzny, czyli taki całkowity wzrost masy mięśniowej, niż stosowanie jednego ćwiczenia. Na przykład w badaniu Fonseki, gdy uczestnicy przez 12 godni wykonywali albo zestaw ćwiczeń na dół ciała, tak jak przysiad na Smithie, leg press, wykroki i martwy ciąg, zanotowali bardziej jednolity, taki całościowy, wielowektorowy wzrost mięśnia niż grupa, która robiła tylko same przysiady na Smithie. Więc po prostu mimo tej samej objętości, dzięki temu zróżnicowaniu ćwiczeń, mięsień się rozwijał we wszystkich miejscach, zamiast tylko w jednym takim typowym dla danego jednego ćwiczenia. I bardzo podobnie w badaniu Kosty, grupa trenująca z różnymi ćwiczeniami zbudowała mięsień porówno w różnych regionach, czyli bardziej tak wielowektorowo w porównaniu do grupy, która ćwiczyła z jednym tym samym ćwiczeniem. Więc ta różnorodność po prostu jest korzystna. Wydaje się również, że łączenie wielostawów z jednostawami może nieść efekt nie tyle addytywny, co nawet synergistyczny. Czyli to połączenie jest naprawdę warte zastosowania. I tutaj autorzy cytują na przykład jedną z prac, w której wykonywanie wyciskania na ławce poziomej dawało bardzo dobry wzrost jednego z regionów mięśnia trójkowego ramienia, natomiast wykonywanie dodatkowej izolacji stymulowało przede wszystkim inny region, co całościowo dawało bardzo fajny wzrost tego tricepsa. Więc to pokazuje, że warto łączyć wielostawy z izolacjami też pod kątem właśnie tej hipertrofii regionalnej i wtedy najlepiej będziemy kształtować ten mięsień całościowo w różnych regionach. Z kolei w innym cytowanym tutaj przez autorów badaniu udowodniono, że wykonywanie samego przysiadu dawało słabe efekty rozwoju dwugłowego uda, czyli jednego z mięśni grupy kulczowo-goleniowej, podczas gdy dorzucenie do przysiadów jeszcze uginania dawało już taki całościowy, fajny efekt rozwoju mięśni nóg. Literatura sugeruje również duże korzyści z ćwiczenia na dużych długościach mięśnia, czyli w pełnym rozciągnięciu, w przeciwieństwie do ćwiczenia w pełnym skurczu. Więc wydaje się, że dużo ważniejsze jest, by trenować w pełnym rozciągnięciu, niż koniecznie tam cisnąć do końca, żeby zainicjować ten maksymalny skurcz, maksymalne skrócenie mięśnia. Czyli
I choć oczywiście zależy to od danej partii, bo jak wspomniałem, te partie się między sobą różnią. Są partie również, które notują pasywną niewydolność, czyli tam też nie ma znowu benefitów z tego treningu w pełnym rozciągnięciu. I to oczywiście zależy od położenia sarkomerów na krzywej produkcji siły aktywnej i pasywnej, o czym dokładne informacje omówienie znajdziecie np. w książce Hipertrofia tom pierwszy czy w książce Chessbook. Natomiast te ćwiczenia jednak tak w kontekście takich uniwersalnych zaleceń właśnie powinniśmy dobierać w takim razie w ten sposób, by można było tam pracować w pełnym rozciągnięciu. No chyba, że mówimy już tam typowo o partii, która akurat jest specyficzna i tutaj tych benefitów z pracy w pełnym rozciągnięciu nie będzie, ale tych partii jest relatywnie mało, więc tutaj autorzy statementu sugerują, że no powinniśmy przede wszystkim patrzeć, czy w ćwiczeniu możemy pracować w tym pełnym rozciągnięciu, bo to będzie dawało i tą hipertrofię równoległą i szeregową, czyli taką łącznie najbardziej wielowektorową, jaką możemy uzyskać. Autorzy wspominają również, że nie powinniśmy zbyt często jednak zmieniać tych głównych ćwiczeń, bo bardzo długo się adaptujemy do takiego trudnego, wielostawowego ruchu, no i szkoda po prostu zwyczajnie to odstawiać, więc zbyt częste zamienianie różnych ćwiczeń, ciągłe wariacje mogą być niekorzystne. I tutaj autorzy cytują m.in. pracę Nekoba z Vallego z roku 2019, gdzie stwierdzono, że właśnie taka rotacja ćwiczeń z sesji na sesję treningową miała szkodliwy wpływ na hipertrofię. Podsumowując, programy treningu oporowego, które są nastawione na maksymalną hipertrofię, powinny obejmować różnorodne ćwiczenia, które działają na mięśnie w różnych płaszczyznach, pod różnymi kątami, żeby zapewnić tą taką kompletną, taką wielowektorową stymulację mięśni. A więc taki program treningowy nastawiony na hipertrofię powinien zawierać taką kombinację ćwiczeń wielostawowych i jednostawowych, również pewien udział ćwiczeń na maszynach wielostawowych, więc takich lżejszych wielostawów, można powiedzieć akcesorów, i to będzie dawało prawdopodobnie najlepszy rozwój mięśni. Dodatkowo autorzy też jeszcze raz podkreślają, że warto dobierać takie ćwiczenia, w których możemy pracować w pełnym rozciągnięciu, bo wydaje się, że ta praca w pełnym rozciągnięciu jest najbardziej lukratywna pod kątem hipertrofii. Autorzy wspominają również, że tą bazę powinny zazwyczaj stanowić ćwiczenia z wolnym obciążeniem, które będą złożonymi wzorcami ruchowymi, takie jak np. przysiad, wiosłowania czy wyciskania. One powinny być wykonywane regularnie w celu wzmocnienia naszych zdolności motorycznych. No i oczywiście to, o czym mówiłem na początku od siebie, że należy wziąć pod uwagę te kwestie anatomii i biomechaniki każdego mięśnia, by ten dobór ćwiczeń nie był tylko zbiorem różnych ćwiczeń, a taką zintegrowaną strategią zaprojektowaną w celu kompleksowego rozwoju. Kolejną zmienną jest bliskość do niepowodzenia. Bliskość do niepowodzenia określana jest parametrem RIR, czyli reps in reserve, ilość powtórzeń w zapasie. Choć bardzo często utożsamiamy parametr bliskości do niepowodzenia z intensywnością wysiłku, to tak naprawdę nie jest do końca to samo. Bliskość do niepowodzenia zawsze odnosi się do tego, ile mamy powtórzeń w zapasie. Natomiast intensywność wysiłku niekoniecznie. Chociaż bardzo często w roli uproszczenia właśnie zestawiamy tą skalę RPE ze skalą RIR. W rzeczywistości jednak intensywność wysiłku może być na przykład maksymalna w każdym powtórzeniu, które wykonujemy na przykład w serii na 12 powtórzeń. Ponieważ jeśli my każde powtórzenie w serii na 12 powtórzeń będziemy chcieli wykonać z maksymalną prędkością, czy maksymalnie dynamicznie, to my w każde powtórzenie będziemy wkładać maksymalny wysiłek, czyli w skali intensywności wysiłku każde powtórzenie będzie określane jako RPE 10. Więc już widzimy, że tutaj między RIR a RP będzie różnica. Ale to jest oczywiście już taka dodatkowa wiedza. Natomiast tutaj będziemy rozmawiać o bliskości do niepowodzenia pod kątem parametru RIR, czyli tej ilości powtórzeń w zapasie. I tutaj autorzy na początku tak naprawdę zwracają uwagę w ogóle, czym jest ten tak zwany upadek mięśniowy, czy też niepowodzenie. I to jest moment, kiedy według tej takiej najbardziej znanej ogólnej definicji, to jest moment, kiedy my
nie możemy już wykonać kolejnego koncentrycznego powtórzenia, zachowując nasze założenia techniczne. Czyli tak jak wykonywaliśmy poprzednie powtórzenia, tak jak założyliśmy technikę, my już tego oczywiście tak dalej nie możemy, nie jesteśmy w stanie wykonać. Oczywiście poza kwestią tempa, dlatego że mimowolne spowolnienie powtórzenia następuje chcąc, nie chcąc i to jest konsekwencja, na którą nie mamy wpływu, no ale jeśli już będziemy oszukiwać pod kątem jakiegoś odbijania od klatki, jakiegoś szarpania itd., to już tak naprawdę my przekraczamy ten moment niepowodzenia definiowanego zazwyczaj w literaturze, no i w pewien sposób oszukujemy. Tutaj autorzy zwracają uwagę, że ta ilość powtórzeń w zapasie to jest bardzo dobra metoda programowania treningu. Natomiast te najnowsze dowody naukowe wskazują, że my nie, jako ludzie nie jesteśmy zbyt dokładni w szacowaniu tej bliskości do niepowodzenia. Dotyczy się też oczywiście przede wszystkim osób początkujących, bo wraz ze stażem treningowym, wraz z wzrostem stopnia zaawansowania my będziemy coraz bardziej precyzyjni. I niektórzy oczywiście przeszacowują, niektórzy nie doszacowują tej bliskości do niepowodzenia. Moim zdaniem większość osób przeszacowuje to, jak ciężko pracuje. Czyli tak naprawdę, kiedy ktoś mówi, że wykonuje na przykład RIR1, to w rzeczywistości tam jest więcej powtórzeń w zapasie. No ale to już jest kwestia indywidualna. W każdym razie tutaj też autorzy zwracają uwagę, że posiadamy pewne dane, które sugerują, że podczas używania dużych ciężarów, większych ciężarów, to łatwiej jest nam określić rzeczywistą bliskość do niepowodzenia w serii. Natomiast im używamy lżejszych ciężarów, tym jest trudniej nam określić tą bliskość do niepowodzenia, co też jest pewną przesłanką do tego, by zbyt lekkich ciężarów raczej nie używać, bo też ciężej nam będzie spełnić jakieś tam założenia programowania treningu. Autorzy również zwracają uwagę, że według obecnej literatury, tej, którą tutaj przeanalizowali, kulturyści zazwyczaj trenują do niepowodzenia. Jednak oczywiście budzi to pewien sceptycyzm, kiedy zestawimy taką strategię z obecnymi danymi, z obecnymi sugestiami literatury naukowej. I mimo, że w przekroju całej literatury naukowej obecnie bardzo dużo badań wskazuje, że trening do niepowodzenia dawał lepsze efekty niż trening z zapasem, to jest również sporo badań, które pokazywały, że taki trening z zapasem, szczególnie niedużym zapasem, dawał lepsze efekty niż trening do niepowodzenia. Osobiście moim zdaniem zależy to od długości prowadzenia takiego badania, z tego względu, że takie badania są, co zresztą sami autorzy tej pracy wspominają za chwilę, strasznie zero-jedynkowe. Czyli zawsze jest tutaj porównywana grupa, która wykonuje wszystkie serie do niepowodzenia z grupą, która wykonuje wszystkie serie z zapasem. Tam nie ma czegoś takiego, że jedna seria przykładowo robi tylko jakąś część serii do niepowodzenia, a druga robi z zapasem, tylko jedni trenują zawsze do niepowodzenia, a drudzy trenują zawsze z zapasem. I tutaj tak naprawdę wiemy, że trening do niepowodzenia bardzo mocno, dużo mocniej niż trening z zapasem nasila te markery zmęczeniowe. I po prostu jeśli długość prowadzenia takiego protokołu przekracza 4, 5, 6 tygodni, generalnie im ten protokół jest dłuższy, tym jest większa szansa, że osoby, które trenują z zapasem, mimo oczywiście teoretycznie w każdej serii dostarczania mniejszej dawki stymulacji, mniejszej ilości powtórzeń wysokostymulujących, no one po prostu zaczną przewyższać efektami te osoby trenujące do niepowodzenia, bo te osoby trenujące do niepowodzenia będą doświadczały ogromnego zmęczenia, obniżenia performance'u treningowego, niewydolności ośrodkowej i tam mimo, że one będą ćwiczyć do niepowodzenia po kilku tygodniach, to tam już tych powtórzeń wysokostymulujących tyle nie będzie, bo właśnie zajdzie między innymi ta niewydolność ośrodkowa, czyli tam po prostu ośrodkowy układ nerwowy ograniczy rekrutację wysokoprogowych jednostek motorycznych. Także zazwyczaj zależy to od dokładnego protokołu, natomiast no te protokoły na dzień dzisiejszy nie są zbyt ciekawe. Zresztą poczekajmy, bo zaraz tutaj sami autorzy tej pracy na to zwrócą uwagę. Dalej możemy przeczytać o metaanalizie Greeka, która stwierdziła brak istotnych korzyści w kontekście treningu do niepowodzenia w porównaniu z treningiem z zapasem, czyli nie było po prostu typowych korzyści na jedną albo na drugą stronę. Co by sugerowało, że trening do niepowodzenia wcale nie jest lepszy niż trening z zapasem. Co ciekawe jednak, późniejsza subanaliza odnotowała statystycznie lepsze efekty w treningu do niepowodzenia w porównaniu do treningu z zapasem,
no co już troszeczkę rzuciło inne światło. No i też autorzy tutaj cytują taką najnowszą metaanalizę Wiery i współpracowników, która stwierdziła, że trening do niepowodzenia promuje hipertrofię lepiej niż trening z zapasem i to ze stosunkowo dużą wielkością tego efektu statystycznego. No i w tym momencie dochodzimy do takiego fragmentu, w którym autorzy właśnie opowiadają o tym, że dotychczasowe badania wykorzystywały wyłącznie takie projekty, w których jedna grupa trenuje tylko do niepowodzenia, a druga grupa trenuje zawsze z zapasem. I to jest strasznie zero-jedynkowe i tendencyjne. I niestety to też nam nie za dużo mówi. W zasadzie to bardzo często tworzy taką otoczkę, że my się zaczynamy bać tych serii do niepowodzenia, że one są takie złe, no bo często rzeczywiście te efekty, te markery zmęczeniowe w tych grup trenujących do niepowodzenia są dużo, są niekorzystne po prostu. Natomiast my nie bierzemy pod uwagę często, że w tych badaniach te osoby trenują w każdej serii do niepowodzenia. Tam bardzo często przerwy są bardzo krótkie, bo minutowe, dwuminutowe, półtora minutowe. Ćwiczenia wielostawowe, to były martwe ciągi, przysiady, wyciskania i oni wszyscy robią każdą serię do niepowodzenia przez ileś tygodni, co jest szaleństwem. No i przez to obecnie zapanował taki kult strachu przed wykonywaniem serii do niepowodzenia, co nie do końca jest moim zdaniem dobre. W każdym razie skupmy się, co tutaj dalej mamy w naszym statemencie. I tutaj mamy, autorzy cytują kilka dowodów, które wskazują, że takie ciągłe wykonywanie z serii do niepowodzenia po prostu permanentnie, wielokrotnie właśnie bardzo mocno podnosi markery przetrenowania, co zresztą opisywałem taką pracę w jednym z ostatnich postów na Side Desire i to oczywiście może się negatywnie przełożyć na budowanie mięśni, czyli to co wiemy, po prostu trening non-stop do odciny może być niekorzystny dla długofalowego budowania mięśni. No i na końcu, co mi się bardzo spodobało w tym dziale, autorzy wspominają o tym, że właśnie to ćwiczenie do niepowodzenia nie musi, inaczej, ćwiczenie do niepowodzenia i ćwiczenie z zapasem nie musi być takim wyborem binarnym, czyli nie musimy wybierać, że albo trenujemy zawsze do niepowodzenia, albo trenujemy zawsze z zapasem. I wydaje się, że taka optymalna strategia to może być mieszanka jednej i drugiej, czyli możemy część serii wykonywać z zapasem, a część serii wykonywać do niepowodzenia. Jeśli dobrze to zaprojektujemy, to możemy mieć lepsze efekty niż wykonując albo wszystko do niepowodzenia, albo wszystko z zapasem. I tu akurat ten fragment bardzo, bardzo mi się podoba, że tutaj ci autorzy statementu zwrócili na to uwagę, bo to jest niezwykle celna uwaga. Autorzy następnie wspominają, że część literatury także sugeruje, iż to ćwiczenie do niepowodzenia może być nieco ważniejsze, może być lepszą strategią, kiedy pracujemy z mniejszą ilością pracy, z mniejszą ilością serii, czy z mniejszą objętością i z mniejszą częstotliwością. Czyli generalnie im lżej pracujemy, im rzadziej trenujemy, tym więcej możemy sobie pozwolić na serię do niepowodzenia. Następnie autorzy zwracają uwagę, że też bardzo ważnym czynnikiem, który determinuje ustalenie tego odpowiedniego RIR, czyli tej bliskości do niepowodzenia, jest typ ćwiczenia. I podczas gdy w takich bardzo złożonych wzorcach ruchowych typu przysiad, martwy ciąg, wyciskanie, no trening do niepowodzenia nie powinien się zdarzać zbyt często przynajmniej. Tak, w ćwiczeniach izolowanych czy lżejszych wielostawach na maszynach, jakichś akcesoriach, no to już jest zdecydowanie bardziej dopuszczalne. Inaczej również powinniśmy programować tę bliskość do niepowodzenia w zależności od stopnia zaawansowania. Podczas gdy osoby początkujące nie potrzebują tak bardzo zbliżać się do niepowodzenia, bo one mają oczywiście ten próg adaptacyjny dużo niżej niż osoby zaawansowane, tak osoby znowu zaawansowane mogą sobie pozwolić, nawet powinny trenować bliżej niepowodzenia, a nawet do niepowodzenia, z racji też wytrenowania swojego układu nerwowego, większej odporności na to zmęczenie. No i potrzeby oczywiście większej stymulacji. Na końcu autorzy wspominają również, że wiek może wpływać na zdolności do regeneracji. To też może być pewien argument w kontekście programowania bliskości do niepowodzenia, czyli innymi słowy, osoby starsze raczej powinny troszeczkę tutaj więcej operować na seriach z zapasem.
A więc podsumowując, ta bliskość do niepowodzenia jest zależna od okresu, od indywiduum w kontekście stopnia zaawansowania, wieku, od rodzaju ćwiczenia, od całego projektu plan treningowego. I oczywiście nie jest to tak, że trening z zapasem jest zły, nie jest też tak, że trening do niepowodzenia jest zły, bo inaczej serie z zapasem i serie do niepowodzenia są złe. Natomiast właśnie nie powinniśmy tego traktować tak binarnie, jak przed chwilą przypadkowo powiedziałem, więc nie musi być tak, że cały trening jest zapasem albo cały trening jest do niepowodzenia, tylko możemy sobie to mieszać i to się nawet wydaje korzystne. Tylko warto tutaj uwzględnić, by jeśli wykonujemy te serie do niepowodzenia, to na przykład lepiej zrobić je jako jedną ostatnią serię czy dwie ostatnie serie, a nie na przykład wszystkie serie z pięciu albo początkowe serie. Także też po prostu umiejętność odpowiedniego ustawienia tego wszystkiego sprawia, że generalnie powinniśmy trenować dość blisko do niepowodzenia, by stymulować hipertrofię. Czasem powinniśmy trenować z pewnym zapasem, czasem możemy sobie również pozwolić na trening do niepowodzenia, szczególnie jeśli na przykład też są to krótkie bloki treningowe, zaraz zaczyna się roztrenowanie, czy jakiś lżejszy okres, no też wtedy możemy sobie troszeczkę mocniej poszarżować, jest to dość logiczne. Następnie są jeszcze dwa podrozdziały. Jeden to są zaawansowane techniki, a drugi to jest periodyzacja. Jeśli chodzi o periodyzację, to powiem szczerze, że niczego ciekawego tutaj autorzy nie przedstawili. W zasadzie główna konkluzja była taka, że na ten moment ta literatura naukowa nie jest do końca zgodna i też nie mamy zbyt dużo danych dotyczących periodyzacji, więc nie do końca możemy na podstawie tej czystej literatury zdefiniować od optymalną periodyzację w treningu sylwetkowym, więc ten dział pozwolę sobie pominąć. Pozwolę sobie również pominąć ten drugi dział, czyli kwestie zaawansowanych technik, bo to jest bardzo długi dział, wymagający też takiego, myślę, osobnego omówienia, więc może tutaj nagramy kolejny podcast dotyczący samych zaawansowanych technik. Jeśli Was też interesują te zaawansowane techniki, ich wpływ, ich metody dobierania, to polecam książkę Chestbook, w której opisałem dokładnie właśnie te zagadnienia. Możecie ją kupić na gazedesire.pl, taniej z kodem podcast. No i w zasadzie na tym wszystkim kończy się ta praca naukowa. No i tak naprawdę to wszystko kończy się takim podsumowaniem tych wszystkich zmiennych i tych zaleceń, które już omawiałem, więc myślę, że nie ma sensu jeszcze raz tego powtarzać. W skrócie możecie sobie jeszcze raz, że tak powiem, utrwalić to wszystko w moim poście, w moim zestawie infografik na SciDesire. Jak sobie przelecicie troszeczkę w dół, bo to już kilka miesięcy temu wstawiałem ten post, to właśnie znajdziecie podsumowanie tej pracy naukowej, tego oficjalnego stanowiska International Journal of Strength and Conditioning na rok 2021. Więc ode mnie w tym podcaście to wszystko. Mam nadzieję, że się dowiedzieliście czegoś nowego. Mam nadzieję, że podsumowaliśmy sobie ten obecny stan wiedzy dotyczący programowania treningowego. Jeśli Was interesuje programowanie treningowe oparte na literaturze naukowej, oparte też na praktyce, chcielibyście wiedzieć więcej, ale chcielibyście opierać swoją wiedzę, chcielibyście, by te informacje pochodziły, były poparte literaturą naukową, to jeszcze raz serdecznie Was zapraszam do mojej nowej pozycji, mojej nowej książki fizycznej, czyli Hipertrofia dom pierwszy. Dostaniecie ją taniej na gainsdesire.pl, a specjalny rabat otrzymacie tylko z kodem podcast. Na gainsdesire.pl znajdziecie też certyfikowane szkolenia i ciekawe e-booki oraz inne książki fizyczne mojego autorstwa, wszystkie oparte na literaturze naukowej i mojej praktyce zawodowej, więc serdecznie zapraszam osoby zainteresowane. Ode mnie to wszystko na dziś, to już był ostatni podcast na rok 2021. Jeśli nie przesłuchaliście może poprzednich podcastów, to serdecznie zapraszam. Wszystkie podcasty dostępne są na YouTube, duża część jest dostępna na Spotify. Mam nadzieję, że niedługo wrzucimy te brakujące podcasty również na Spotify. No i co, dziękuję Wam w zasadzie za ten rok 2021 w imieniu całej ekipy SST, czyli także Oskara Hejmowskiego i Karola Skotnicznego. Zapraszam Was, jeśli jeszcze jakimś cudem nie jesteście, na grupie SST Sports Science Team na Facebooku. Dostęp jest darmowy. Zapraszam Was również na mojego Instagrama GameDesire i SciDesire z infografikami. No i jeszcze raz do mojego sklepu GameDesire.pl, gdzie dostaniecie jakościowe materiały dotyczące treningu sylwetkowego. Ode mnie to wszystko. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. No i co? Do następnego razu. Cześć, trzymajcie się.